Zespił nawet po jednym takim glutku w większości. Ty jesteś offline teraz? Nie, ładuje mi się serwer do Gmoda, co jest jednym wielkim lagiem. Aha, bo ty zacząłeś musi sobie tam Gmoda. kilka giga na raz danych tam. A to ty teraz Gmodować będziesz? Nie no, na połę pójdę. Spoko, no bo mogę, można zrobić ten... Nie wiem, tyle, że ja Strange'a muszę sobie wpakować przy następnych levelach trochę. No ja odzyskałem te passive pointy. No. Kurwa, mi się Gmod odpalił sam jeszcze raz, brawo. Wziąłem, stworzyłem te Orb of Regret. Musiałem cofnąć 13 skill pointów. O kurwa. Ale zyskałem dzięki temu 4. No czaję. Zauważyłem jeden błąd w tym drzewku właśnie jak się przyglądałem. Mnie boli moja klata. Jej cena. Chcesz moją? Nie, nie chcę twojej. Ona to by cię w ogóle wyssała. No tak, ja nie mam hapsów prawie, co ty wymagasz ode mnie? Czyli... Żeby to chociaż nie zadawało chaos damage. Kurwa. Jaki my jesteśmy akt teraz, tylko pytanie. Siódmy? Zaraz sprawdzę. Ósmy. Ósmy. Ja sobie napiszę 8+. Ja nawet nie wiem, czy ja nie powinienem inaczej wydać tych special pointów berserkera. Tak by the way. Nie, czy nie powinienem najpierw wydać 4 punkty w Life Leecha po prostu? Może. Dobra, weź ty mnie zaproś do teamu. You are here. To chcesz spróbować dziurę zagłady? No chyba to tak. Szybko pójdzie, bo znam drogę. Znaczy to wiesz, daj mi tylko te miniony. Oś, siema Telimak, co tam? Słuchaj, to zwykłe moby to jest shit, nie? Co by się coś zasefiło? O, dobra. Dobra, ale ja muszę sobie powzywać armię, no nie? Bo moja armia dead. Jej. Zrobię 4, 6 liny. Linki. A, okej, okay, dobra, łapię, bo właśnie te liny tutaj. No to good. Current location. A, i tu te labirynty już są takie bardziej srogie. Nie. Nie? Jedno w tym labiryncie wyjebałem się chyba z 8 razy, więc już być. No bo ja sobie porobię minionsów. Nie dziw się, jak będzie mi HP jeździło góra dół noc, to tak śmiesznie to wygląda. Spoko. Ja w ogóle pota na manę nie noszę. Znaczy no u ciebie ta mana chyba mniej potrzebna taka. W passive tree wybrałem mniejszy koszt many skillów. Jej, my spróbujemy teraz labirynt, drugie podejście, znaczy drugi, jak to nazwać, drugi run, bo pierwszy zrobiliśmy na drugi poziom trudności, no, coś na level 5-5 to jest. No. Ja zdobyłem, czekaj, jaki to był orb? Ten exile, tak? Tamten, opchnąłem. No, tutaj już jest. O, już, czekaj, już się przebija. Opchnąłem go za chaosy i za chaosy kupiłem sobie jednego poet pena, czy pomóc nam. Wiesz co, daj nam spróbować samemu. Jak pierwszy run też nam pomógł kolega. Nie martw się, zginiemy. Najwyżej zginiemy, to wtedy że pomożesz ewentualnie. Ja lubię próbować jednak też taki, żeby było trochę tego wyzwania w tej grze, no nie? No i ja tu przyspamuję trochę tych moich minionków, żeby go tam stłukły w miarę. Właśnie, czemu ja nie mam jego? Ja jedynie kwestia, żebym to przeżył, bo ja bić to biję, tylko u mnie to hapeci mogą polecieć. I pytanie, Telimak, nie wiem, czy się orientujesz, bo ja z tym mam problem. Jak sobie określić, ile ja depsa robię tymi moimi minionami?
Boże. I hate. I hate takie pułapki. My musimy przez te lockdory iść? Nie, to nie. Nie? Ja nie wiem, czy mam biec za tobą, czy chcę tu poczekać. Co jebać, to biegnijmy dalej, to i tak nic nie ma. Mówisz? Ty, w takim razie, żebym mnie nie zginął. No to nie ma nic hardego, ale... Dobra. O kurde. No właśnie, wiem, że nie jest proste, bo jak patrzyłem sobie na to, jak ludzie sobie liczyli depsy nawet z głupich zombiaków, tak? To tam jest masa wzorów, jakieś excele do tego, trzeba ileś statystyk podać. No właśnie, to mnie boli trochę, że nie ogarniam, jak to sobie policzyć łatwo. W Path of Build się da, okej. Sorry za ścinki, ale mi ostatnio ta gra właśnie coś tak potrafi sklatkować. W ogóle nie wiem z czego. Czy to doczytywanie tak robi, czy co? Ostatnio mi tak dropuje trochę tych plotek. No, Orb of Regret tak a propos. Ale teraz jeszcze coś wyleciało. Ja noszę, spokojnie, będziesz potrzebował. Jak te hałosy. A co do właśnie tej ilości, że 21 eksów i 980 chaosów, no to powiem ci, że ładna kasa, no. Te 21 eksów w sumie, więc to jest warte niż te 980. Ale to 980 chaosów, to ile to slotów zajmuje? Bo 10 chaosów to jest jeden slot. Okej. Okay. No tutaj, dobra. Currencies. Tasza, więc mam to w jednym. A jak takie coś się robi, zdobywa, nie wiem. To trzeba dokupić, czy to jest jakoś do zdobycia, może tak? A, dobra. Uważaj, okay. Jak biegniesz po tym. Ja biegnę sobie na oko. Chyba, że wiesz, gdzie mamy już iść. A, chociaż może pójdę jednak za tobą. Tam trzeba uważać, że nie za bardzo na tych kolcach zatrzymywać się w miejscu, bo tam gdzie to przor. Aha, I see. Są dwa wyjścia w górę. Tylko jedno nam pasuje i to jest to. Ej, na razie to... To z tymi kolcami. Okej, dobra. O Boże. Czekaj, gdzie, którędy ty poszedłeś? W lewo czy w prawo teraz? Do góry. Ale... The Ezemite and the Eternal took their rest and the leaves strife's gale and remembered her traveled road. Co jest z tym klatkowaniem tej gry? And fiend had fallen and może w opcjach coś przesadziłeś i... Nie, no właśnie zmniejszyłem wręcz. Przecież FPS-y ustawiłem na maksa. And succumbed. Ja mam, żeby mieć cały czas wszystko ładne efekty i żeby stabilizowało się przy 30, czyli znaczy jak schodzi poniżej 30 fps, że się pierdoli ekran, to automatycznie piksele się rozmazują i tak dalej, ale nie tracę fpsów, żeby nie mieć lagów. No właśnie ja nie wiem, coś się da. Daj mi chwilę, jeszcze zobaczę te opcje. Ja zacznę może szukać? Znaczy ty szukaj, tak, a ja obczaję opcje jeszcze. Co tu się... No ja mam framerate na 60.
A to może zmienię na 45. To zmienimy może coś takiego. Nie, nadal jest po prostu przycięcie. Chyba, że jest jakiś taki drop klatek co jakiś czas. Dobra, zobaczmy, może na tym będzie trochę lepiej. No nie jest lepiej. Kurde. Co ja mam skopane? Dobra, wyłączyłem ileś opcji. Postprocessingi, falsynki powyłączałem. No to czekaj. Nie, czy tu gdzie jestem możesz biec powoli, ale... Nie, dobra, niech te nogi nie zejdzie. Nie, mam włączony, to akurat jest pewne. Okej, dobra. Na bezpieczne strefy. Spin mały. Kurde, patrz, prawie. No prawie. Brakuje jednego podlinkowania, no nie? No widzisz tutaj ścianę do siebie? No. Teraz sprawdzę. No wtedy od razu ten mały wyleciał, tam ileś chaosu. Mówisz, że nawet biały? Tak. Dobra, co zróbmy tak, to było ok akurat. Co ty mówisz? Enabled mam, no mam ten multi-threading. Safe. Nie wiem, bo ta gra tak zaczęła z tyłka nagle, bo do pewnego momentu było wszystko ok, a później zaczęły spadać te FPS-y. Wiadomo, też się większy rozpierdziel na ekranie teraz dzieje, więcej tych efektów. Ale no, dziwne. Może powinienem już kompa przeczyścić, to jest też druga kwestia. Jakoś go tam przeformatować trochę. W ogóle poginęły mi jakieś zombie, to jest niedopuszczalne. 8, dobrze, już nie jestem pewien. Gut. Bosu nie. Ale tu chyba nie było bezpośredniej do bossa. Nie dało się z tego punktu bezpośrednio. W ogóle chyba się nie da. Można nawet drogi nadłożyć. Okay. Kubańczyk siema, no pytaj o co chodzi. No, bolec, to mnie raz zabiło, to co teraz zobaczysz. Widzisz tą skrzynkę? No. Nie zidentyfikowałem jej i było ten explode po prostu. Otworzyłem ją. Okay. A teraz to jakiś gówno. Za ile można kupić taką dobrą drukarkę laserową? Co masz na myśli przez dobrą? A masz ten kartograf Tiger jak chcesz. Aha. Tak to skrapy, to passing. Czy około 1000. Znaczy wiesz, no, czym droższe zwykle to lepsze, ale pytanie pierwsze, czy ze skanerem, czy bez? Bo to często ma wpływ. Co jest z tymi klatkami? A ty już biłeś. Tak. Ale już do bossa, czy? No to już jest koniec. No wiem, ale odchodzi mi, żebyś poczekał chwilę, poczekaj. Ja obczaję znowu te... Co jest z tymi opcjami nie tak? Czekaj. Screen shake wyłączę.
Textile filtering w ogóle nie wiem, mogę wywalić na jeden. Quality mam i tak na medium. To jest. Pausing. Co? Pausenka włącz. Wyłączyłem pausenkę. Dynamic resolution. Wyłączę. Ja mam wybrane akurat dynamic resolution. Dobra, ja sobie wyłączę. Czy w tej grze jest opcja tego post-rendering? Jest. Wyłączyłem. Okej. Okay. O Boże, znaczy no to dorwiesz jak. Dobra, wjeżdżamy. Popatrzę jeszcze w mieście. Nie, o Boże. Cię będzie teleportować w tą lewę. Taki prototyp. Okej. No to tego się jeszcze nie spodziewałem. Wow, 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 wow. Już chuj, nie żyje. No o tym mówiłem. Znaczy no mnie po prostu zjadła jedna fala i akurat ty... Jezu, co jest z tymi klatkami, że jak resetuję tą grę? Robię mały reset. Wiesz co? On to jeszcze cię szybciej zajebał, ja mnie teleportował w lawę, dał mi slowa i zabiłem jednego z jego sługówców, co się zrespił, czy tam kilku i od razu HP. Nawet podjony nic nie dają wtedy. Znaczy wiesz, u mnie poszła po prostu fala tych pocisków we mnie, a że mi klatki wskoczyły, to... Wszystko fajnie z tą klatą, tylko jeżeli to ma tak wyglądać, to daję na sela z powrotem. Bo czytałem w necie opinie, że jakie dobre i tak dalej. Chuj. Co ja mam... Zaraz, jeszcze jedna opcja, mam jeden pomysł, chwila. Po pierwsze... Na chwilę wyszedłem jeszcze z gry jak coś. Po pierwsze zaktualizuję sterowniki graficzne. Bo jakieś wchodziły, a nie aktualizowałem. To jest pierwsza rzecz, więc chwila będzie bez gry. Bo powiedz scenę około ze skanerem i bez... Wiesz, to znaczy ja nie wiem tak z głowy, bo ja się nie orientuję tak w drukarkach na już. Ale wiem, że samą drukarkę niezłą, tylko nie laserową chyba, to już w cenie tam paruset złotych można wziąć. Cześć, co tu jest? Wysoka, wysoka, to. A przy innym też. Tu mi w ogóle pokazuje, że optymalna to będzie, wiesz... Czekaj, pełny ekran, okienkowy. Tak. I nie ta jakość, tylko ja chcę tą streamową. To. I wydajność, no zastosuj. Dobra, już mi zoptymalizował teoretycznie do optymalnych ustawień. Zobaczymy jak teraz, no. Zobaczymy, no. Wiesz co, no ze skanerem mówię, znaczy go nie laserową, tylko właśnie taką tuszową widziałem za... Możesz pomóc, Telimak. Kurde, no dalej mi klatkuje, to mój komputer ma za mułę. Przeglądarka 20 zakładek. Nie 20, jakieś 7, 8. Ale to też jest motyw, pozamykam, to zostawiam. Dawaj party, Bartuś, żeś daj party i zaproszę Telimaka. A przy okazji pozamykam te zakładki. Accept i Telimak już cię biorę. Nie tu. Tu. Invite to party. No to będzie szybsze zdecydowanie. Kurwa, ja jestem wściekły na siebie. Za tą klatę. QRC tak. Czy merc? Fuck, co jest? Gro! Człowieku, jakie to dostało wylewu nagle w klatkach? Co jest z tą grą? Ej, nie, ja nie wiem co się dzieje teraz z tą papową egzajcją. Co masz ustawione w ogóle? No kurwa, wziąłem, zoptymalizowałem według Nvidii, no nie? A Nvidia wie, że optymalizuje według ten podkórek. Według tego co powinien. Nie, ja sobie przyjechałem pasek na ten, zamiast na jakość, to na płynność. To nie wiem, jak. Nie wiem, no ja mam Directa 11. No też mam 11 ustawioną. Trading enabled. Co?
Engine Multithreading. No mam też, no. Screenshake bez znaczenia, to mam. O co, co? Post-processing mam zaznaczony. Post-processing masz, dobra, no. Tak. Lighting quality, tak, ja tam ustawię medium i to wisi. Ja sobie ustawię na low. Texture no. Filtering 16, texture high, anti-aliasing razy 4 i shadow water na low dałem. Dobra, czekaj. I V-sync wyłączony. Oh fuck. Kurde, teraz to mam buff of lag. Aha, wyjebało mnie, najebiście. Co jest z tą grą? Kurwa, weź mnie dodaj. Ja pierdolę, co jest z tymi lagami? Nie mam pojęcia, co w tej grze się wali. Options. W ogóle zapisało mi te moje wybory. Nie. Save. Dobra, texture niech sobie będzie. To na 4. To na low. Water low. Safe, dobra. Może. Nie, dalej są jakieś klaty. Kurwa, nie mam pojęcia, z czego to wynika. To powyłączaj, to powyłączaj, to zamknij. Wyłącz. To jest niepotrzebne nikomu. To jest niepotrzebne, to też. Ty też możesz się zamknąć, dobra, no mam wszystko wyłączone, co mogę na tą chwilę. Nie wiem. Ej, Bartuś, gdzie ty jesteś? No, jeszcze, a wy już na plazie. No. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, co się z tą grą odpierdala. Wczoraj już było gorzej, ale dzisiaj tu się robi tragedia. To wyrzucił na ziemię tutaj. Nie. Najwyżej po tym labiryncie zrobię reset kompa jeszcze. Może też coś pomoże. Nie resetujesz kompa przez miliony lat. To też tak może się dziać. Najwyżej będzie przerwany stream. Ja na przykład powiem ci, że jak ja chcę zagrać w Rainbow Six Siege, cały dzień grałem inne gry, to nie ma opcji, muszę kompa restartować, bo mam mega lagi. No właśnie nie wiem, tak się spaliło. Bo jakoś nie mam klatkowania, tylko mam ten moment, że mi cała grafika zaczyna się pikselować, niektórych momentach jest za dużo mobów. No u mnie się już nie pikseluje. Ale... On się pikseluje, jak to nie wyrabia, to się robi pikselowa na kilka sekund. Co wynikało z której opcji? Nie wiem, cały czas tak mam. Dynamic Resolution, nie. Tam się robi pikseloza i jest okej. Okay. O Boże, co nam się stało. Spelów, zobacz, poleciało. Kurwa, ja na razie biegnę za wami. Ja na razie to mam, wiesz... Ja mam Path of Lagged. Nie, nie ten, tędy, żeby się pobiegł. A, no chodzi o loot. Sobie... O Boże. Nie wiem, czy mogę teraz w trakcie labiryntu to zmieniać. Okej. Okay. Co masz w trakcie labiryntu? Ja chyba się udało. Żeby każdy wiedział, czy jest to. Dobra. Wiem, żeście poszli tam, 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 tam. Tam ktoś był? Nie wiem, ja jestem useless in this game now. Przejdę z wami to, bo i tak jest, będę uselessem i tak.
Ale kurde, co jest z tą grą? Człowieku, nie widzisz mojego ekranu, co tu się odwala. Po prostu tak polagowane. Co tu się dzieje? To nie jest, to może to nie jest kwestia grafiki. Czego, przepraszam? Procesor mi się spala? Procesor, coś. Procesor stwierdził nagle, że pierdoli tą grę i się ma. Może tak być też. Masz otworzonego może Battle.neta? Nie. Ale no wiesz, u mnie to RAM by to bardziej żarło, a nie procesor. Whatever, to... na przykład przy instalacjach obciąża dyski procesor. Jak mam chujowe gry do instalacji jakieś, trzeba kłonić. Zobaczę, nie mam. Mam wszystko off poza tą grą. Tak. Nie ma co patrzeć, nie ma szału tam. Jeden z szału i go nie ma. Zium. Nie, on nie żył, ale jeszcze wykonał atak. Okej. Okay. Dobry troll. Tylko że u mnie to bzi jest takie, że ja tego unikać za bardzo nawet nie mogę. Wiesz, o co chodzi. Jak polagowane wszystko. Chaos. Poleciał wiatrakiem. No ty chociaż już nie chodzisz w piżamie. Po tym labiryncie robię reset kompa, bo to jest tragedia. Tutaj zejście, tu jest zejście. Co? Wydajność pamięci i ten. Już ci mówię, jak to wygląda. Mam procesor zajebany. Tylko że to Path of Exile ma 50% procka mi zżera. Tutaj. O, tu jest wyjście. Bo pamięć to. Luzik. Zaraz. Czemu to tak wygląda? Pamięć. Spoko, zabiłem jednego moba i to mi zabiera 1000 HP. Mój CPU po prostu lata jak pojebany w górę. A miało ile zabierać? 450. A którędy wy pobiegliście? A dlaczego? Mam chaos resistance na minusie. Ha. Dlatego mnie tak lata, tak morduje. Się męczy właściwie. Zwykłą mamy to i tak tam lecą na strzała. Dobra, czy wiesz, teraz... kwestia jest taka, że to jest okej, okay, nie? Na zwykłych mobach. Bo ja mam life leecha takiego. Miałem tu wejść, dobrze. Mój procesor co? Robi YOLO, ale nie wiem czemu w tej grze. Co zweryfikuj sobie grę, albo przeinstaluj najlepiej po prostu. Najlepiej to zrobię na tym reset kompa, po tym labiryncie całym. To jest podstawa. Kurwa! Zobaczę jak po resecie będzie, tu jest jakieś wyjście, ale to nas nie obchodzi. Nie, no nas obchodzi. Nie, to dobrze jest, tu aspirant trail, no. To gdzie by pobiegł? Tam jeszcze coś jest. No, bo to jest troll taki, że dwa wyjścia obok siebie się ma.
When it is the sovereign who empowers the scepter, not the other way round. Już wchodzimy, tak? Dobra, ja zaczynam biegać. W kąciku zostań się, nie daj zabić. Sweep the trappings of past empires aside. Make your empire anew. Dlaczego troluje? Kto troluje? Kto jest brzydkim trolem? Mój stream, tylko nie wiem dlaczego. Czego cię troluje? Mój stream. Nie wiem. Na razie to mnie troluje mój komputer. Znaczy teraz nagle się opanował. Na tą chwilę, może nie będę mówił. Używa twojej mocy obliczeniowej, żeby kopać bitcoiny. No wciul, co tam wypadło fajnego? Regret. Ja sobie go od razu wchłonę. Kurwa, wchłania wszystkie. Może mi się kiedyś przyda. No mi się już przydały. No właśnie, ty żeś tyle cofał tego. No, ale... było warto. A, bo myślisz, że to u ciebie, okej. Dobra, ale już się opanował nagle mój komputer. To dziwne było. Tak serio, on coś musiał robić w trakcie, tylko nie wiem co nawet. Co on pobierał, co on tworzył. Robił trololololololol. No ale serio, teraz w ogóle ścinek nie mam, żadnych. Wszystko płynnie. Już podpotek. O kurwa, skąd to masz? Physical damage, elemental damage, no jak chuja pod moje bicie. Skąd ty takie rzeczy, żeś tu dostał? No, no już przegadałem, już znowu są cięcia. Aha. Kurwa, co jest? Gro, ogarnij dupę. No, boseł. Tak, teraz też będę biegał dookoła i robił... No znaczy, że się nie będę do niczego zbliżać i będzie ok. Znaczy, że będę biegał z dala od wszystkich wrogów. Ja się idę ustawić, będę biegał sobie na końcu mapy w kółeczko. Aha, to tak koniec. Tawan, jakieś struktury, bla bla bla. Uwa. Game Cutter, Prism, Art of Turing, Art of Alchemy. Art of Alchemy, dobra. To sześć czy tylko jedno było? Co? Chyba jedno? Ale co? Co? Szczynia. No chyba jedno. Gloves of Boots. Co mogę ładować? Aha. To na glovesy, yep. To ja na bootsy już mam. I co, i tutaj pointy dostaję? Tak. To tu sobie muszę zerknąć na build, a co ja miałem dać? Flashbinder. Flashbinder.
Tak. Tak. Później będzie Soul Weaver i Commander of Darkness na końcu. Okej. Tego boła można opchnąć chyba. Ja mogłem zrobić dwa buffy, miałem te profesje. Jak dwa buffy? A, na tej czasce zostały. Tak, profesje takie. Nie chciało mi się wyciągać. Dobra, ja zrobię w tym momencie mały reset kompa. Może to coś pomoże, więc stream na chwilę będzie off. Dobra, to się widzimy za parę minut na streamie. Elo.